Super, że dzisiaj wygraliśmy mecz. Gratuluję chłopakom. 11-godzinna podróż pokazała, że można grać. Nawet po takich podróżach, oczywiście wczoraj mieliśmy nocleg, tak? Ale gdzieś to wszystko zawsze i tak ten wysiłek się odkłada. A pomimo tego zawodnicy dzisiaj zagrali bardzo mądrze taktycznie, bo uczulałem zawodników, że strzelając dwie bramki na wyjeździe musimy grać bezpiecznie z tyłu i wyprowadzić jakąś kontrę. I to nam się udało. Wyciągamy wnioski z tej naszej gry i to bardzo cieszy. Cieszą trzy punkty na bardzo trudnym terenie. Ja jestem święcie przekonany, że Stal Mielec będzie zdobywała punkty. Fantastyczny stadion, fajny doping. Aż chciało się grać na takim stadionie przy takiej oprawie. Ja wiem, że tu przychodzi też dużo więcej ludzi, ale no, widać, że w Mielcu jest zapotrzebowanie na piłkę i życzę tej drużynie jak najlepiej. No cóż, po takim meczu chyba im mniej się powie, tym lepiej. Powiem tylko, że gratuluję tutaj przeciwnikom, bo no, byli zdecydowanie lepszym zespołem od nas, zasłużenie wygrali. A ja myślałem, że będzie trochę mniej pracy. Okazuje się, że będziemy mieli bardzo, bardzo dużo pracy. I myślę, że musimy tu więcej pracować, mniej mówić. Czekam na następne mecze. Tydzień pracy. Myślę, że się uda troszkę odbudować zespół, drużynę, zawodników. I na pewno będziemy się starali no, jak najszybciej dojść do siebie, bo ten zespół też jestem przekonany stać na zdecydowanie lepszą grę. Jeśli są pytania. Panie proszę, dlaczego tak ten zespół wygląda fatalnie dzisiaj? Jaka jest Pana taka diagnoza na gorąco, bo kurczowanie jest na ławce? No, myślałem, tak jak powiedziałem, że będzie to lepiej wyglądało. Trudno mi powiedzieć, jeszcze nie było czasu, żeby przeanalizować pracę, jaką została wykonana. To jest dopiero przed nami. Tutaj jakieś zmiany w planach, jakieś inną koncepcję być może zastosujemy, ale tak jak powiedziałem, no, ja wczoraj jeszcze byłem w Krakowie na meczu z Centralną Ligą Juniorów. Dzisiaj zadebiutowałem tutaj nieszczęśliwie, ale święcie wierzę, że po prostu raz, że znajdziemy te problemy, jakie tu są w zespole i druga sprawa, że będzie to lepiej wyglądało.